Hej, w tym materiale pokażę Ci, jak możesz korzystać z efektu Face Refinement w programie DaVinci Resolve. Zapraszam do oglądania. Ok, widzieliście przed chwilą, co mniej więcej możemy uzyskać, korzystać z tego efektu. Jak możecie zobaczyć to ujęcie, mamy twarz, która oczywiście się błyszczy w takich pojedynczych elementach bez wygładzenia. Mamy skórę również bez wygładzenia. Oczy są dość zgaszone i nie widać tego poweru tych oczu, które będziemy chcieli sobie wyciągnąć. Tak by właśnie ta twarz była bardziej pełna i bardziej żywa. To byśmy chcieli na przykład osiągnąć w tym materiale. I tutaj jak widzieliście ten przykładowy materiał, który mogliście sobie zobaczyć, to możemy od razu zobaczyć, że oczy mają tutaj powera i one rzucają się na pierwszy tak naprawdę widok, jak to zobaczymy. Tutaj rzucają nam się te wszystkie właśnie błyski na twarzy. Tutaj dzięki wygaszeniu, mimo że te błyski zostały zachowane, a nawet je wzmocniliśmy, znaczy ja na razie je wzmocniłem, my je wzmocnimy zaraz, ale dzięki temu, że oczy wydobyliśmy, usta dostały życia, mamy trochę na polikach życia, skóra jest bardziej trochę wygładzona i dzięki temu te oczy dostają powera i według mnie jakby ta postać, korzystając z tak naprawdę szybkiej modyfikacji, dostała o wiele lepszego takiego overall looku. Przejdźmy sobie więc do zakładki Color i zacznijmy zabawę. W tym wypadku warto sobie odpalić Vectroscop na przykład, aby widzieć skórę na twarzy, gdyż na nią trochę też będziemy wpływać. Pokażę Wam też jakąś tam ciekawostkę. Jak wejdziemy sobie w Workspace, to następnie w Video Scopes możecie sobie odpalić skopy, aby one były widoczne. Ja na razie je sobie schowam, stworzę sobie nowy node i na nowy node przerzucę efekt, który nazywa się Face Refinement i to jest efekt, na którym będziemy bazowali, z którego będę chciał skorzystać. Zanim jednak klikniemy sobie Analyze do wytrakowania naszej twarzy, możemy sobie zrobić jedną bardzo przydatną rzecz, zwłaszcza jeśli Wasza twarz nie jest gdzieś tak z frontu jak u mnie, tylko jest gdzieś z tyłu. Wchodzimy sobie w Input Sizing i zoomujemy sobie naszą twarz, następnie ustawiając sobie ją tak, aby ona była zawsze w kadrze. Śledzimy sobie nasze ujęcie i patrzymy, czy twarz nie wychodzi z kadru i kiedy nasza twarz zajmuje większość kadru, dzięki temu algorytm jakby do trackingu będzie lepiej działał i klikamy sobie opcję Analyze. Tak jak teraz widzicie, on śledzi nam usta, nos, oczy, czy są zamknięte, czy otwarte, łuk brwiowy oraz tutaj chin, który mamy na dole. I dokładnie to chcieliśmy uzyskać. Widzę, że efekt sobie doskonale poradził. Następnie w Input Sizing klikam sobie po prostu Revert i tracking od razu został wyskalowany do tego. Zanim jednak przejdziemy dalej, pokażę Wam inny klip. I tutaj, kiedy sobie wybiorę Analyze na Face Refinement, o, teraz cofnę, bo miałem OpenFX, a nie... Nie no, jest OpenFX. Czemu mi to tak się brzydko zachowało? Wyłączę sobie ten efekt na razie i dodam sobie na nowy node. Kliknę sobie Analyze. O, i teraz pokazało mi się to, co chciałem. Czyli teraz, jak widzicie, efekt wymaga ode mnie skazania twarzy, więc jeśli macie więcej ujęć, znaczy więcej twarzy na swoim ujęciu, to zanim klikniecie Analyze i Wam wszystko wytrakuje, przy pierwszym kliknięciu Analyze będziecie musieli wybrać twarz, która Was interesuje. Oczywiście raz na innym node możecie zrobić jedną twarz, dodać sobie nowy node i wytrakować sobie inną twarz. Nie ma z tym najmniejszego problemu, tylko chciałem Wam pokazać, gdybyście nie wiedzieli, o co chodzi i czemu nic Wam się nie zadziało i nie wytrakowało Wam Waszej twarzy. Czyli jeśli to macie, musicie to sobie zaznaczyć. Jeśli nie widzicie tych zaznaczonych elementów boxów, to musicie sobie aktywować OpenFX Overlay. Ja wrócę do naszego ujęcia, na którym będziemy pracowali i dopiero je wytrakowałem. Klikam sobie Shift-F, aby widzieć mój tracking, który został tutaj już wyskalowany i dodany. Idę sobie do jakiegoś ujęcia, które mnie interesuje i następnie odznaczam sobie Show Overlay, aby widzieć moje ujęcie. Klikam sobie Skin Mask i wybieram opcję Show Mask i to jest podobny proces, który robimy przy green screenie, korzystając właśnie do wycinania jakby naszej twarzy, bo zobaczcie, jak tutaj dam sobie midtony, to widzę, że mi nie bierze czasami całej twarzy, mam tu boki, plus wzięło mi również włosy, a ja tego nie chcę. Dam sobie powrót na midtony i zaznaczę Show Mask. Klikam sobie Adjust Skin Model. Są również sourcy, my korzystamy ze skin modelu, nie mamy zewnętrznej alfy,
także to nas interesuje. I następnie shadow level, nie obawiamy się, zmniejszamy. Tint range dopasowujemy tak, aby na przykład usta czy oczy były ładnie wzięte. Tone range również zwiększamy. Fast Mail Size zwiększam, aby mi wzięło te boki, jednak uważam już na włosy i jak włosy wychodzą, to edytuję jeszcze Shadow Level, próbując tutaj znaleźć taki złoty środek. Face Mail Size trochę zmniejszę, tak aby jednak mi twarz nie znikła, ale te włosy z prawej strony mi znikły. Mniej więcej coś takiego, Tint Range jeszcze poprawiam, Temp Range też próbuję to poprawić, softness mogę spróbować trochę zwiększyć, aby nie było tak ostro na krawędziach. No i mamy następnie noise mask, czyli jakby standard, że możemy sobie pozbyć zewnętrznych elementów, jak w przypadku greena byśmy to robili, i refine mask, aby on nam tutaj fajnie ją złapał, nam też te oczy, oko, które mamy z lewej strony. Następnie odznaczam show mask i już teraz jak dam sobie tony, to widzę, że mi edytuje twarz bez włosów w tle. Cofnę sobie moje mitony i idę na jakieś ujęcie, które zwłaszcza z oczami będzie fajnie wyglądało, w sensie kratkę. To wygląda w porządku. Skin mask zostawiam. U góry widzicie, że mamy teksturę. Jest to podobne narzędzie dokładnie, co mamy w Beauty. Mamy Beauty Automatic, który omawialiśmy w zeszłym tygodniu. Mamy smoothing, to jest nic innego jak podstawowy płaski smoothing, który poznaliście w Beauty, z tym, że on bardziej wygląda do tego filtra, czyli mamy wygładzenie, size i detail. Nas będzie interesowało Advanced opcja, jednak na razie teksturę wyłączam, gdyż teksturę zostawimy sobie na koniec, a zaraz Wam pokażę dlaczego. Na samym początku skupiamy się na color gradingu, czyli to, co chcemy zrobić z naszą twarzą. Ona jest tu dobrze oświetlona, nie chcę tu nic zmieniać, podbiję sobie delikatnie jednak kontrast, aby właśnie różnice na twarzy były bardziej wydobyte, tak jak teraz widzimy. Tutaj nam rysy twarzy, zwłaszcza na polikach, zaczęły bardziej wychodzić przy większym kontraście, cień pod ustami, czyli takie delikatne smooth rzeczy, subtelne, które chcę zachować. Color Boost może delikatnie sobie podbiję, jednak dokładnie później będę sobie edytował poszczególne elementy twarzy bardziej delikatnie. Tylko delikatnie dodam jej ciepła, gdyż ewidentnie widać, że jest tutaj ciepła atmosfera w jakiejś bibliotece, światło, mam brązowe włosy, więc twarz jak najbardziej może być ciepła. Następnie przejdę sobie do Vectorscope'a. Vectorscope'a wybiorę sobie opcję Mid, jeśli jej nie macie, bo AL pokazuje nam wszystkie zakresy. My chcemy tylko midtony, czyli wybieram sobie midtony tam, gdzie jest moja skóra i za pomocą Tint obserwuję sobie, którym parametrem ruszam. Widzę, że tu mogę sobie go delikatnie skorygować w lewo. Mniej więcej w taki sposób obserwuję na wykresie, jak mi to poszło. Poszło mi tu bardziej w lewo na linii skin tone. Jeśli nie widzicie, wybieramy sobie tu opcję na check show skin tone indicator, klikamy sobie check i będziecie ją widzieli. I tak naprawdę wykresy tylko do tego nam były potrzebne. Desaturate shadow, ja zawsze sobie to daję, gdyż nie lubię, jak moje cienie dostają tam jakiegoś koloru z czegoś innego, więc dostaję sobie do przodu. No i kolejny element jest taki dość, można powiedzieć, jakby subiektywny, gdyż mamy shine remover, to są te błyski na twarzy. Możemy je sobie usunąć i ja nie lubię tego, jak one są usunięte. Czyli ja lubię sobie nawet je trochę podbić, nawet nie trochę, tylko podbić je sobie tak, aby jej twarz jeszcze bardziej się świeciła, tak jak teraz widzicie, a potem, kiedy przerzucimy smooth na twarzy, wydobędziemy te oczy, to powinno dobrze wyglądać. Może, że na przykład zobaczymy, że jest trochę za mocny, to wtedy do Shine Remover wrócimy i sobie go trochę podbijemy. Następnie w Eye Retouching to jest wszystko to, co lubię w oczach, czyli podbijamy sobie ją jasność. Naprawdę nie obawiam się, widzę, jak te słuchawki są jasne, widzę, jak jej koszulka jest jasna, więc naprawdę oczy mogą być jasne. Tutaj nie ma co się tutaj bać. No i oczywiście ostrość oczu też podbijam. Nie aż tak bardzo, jak teraz widzicie, bo to wygląda okropnie, ale delikatnie w prawo podbijam, może nawet jakieś tam delikatne elementy, nawet nam 0,002, aby te oczy dostały powera i były bardziej ostre. Highlight, myślę, że nie. W sensie highlight tutaj
na przestrzeni oczu jest fajny. Mamy trochę cienia, ja bym trochę może tutaj właśnie pod oczami za pomocą eye bag remover, czyli jakby worki pod oczami, trochę tutaj rozjaśnić, aby nie były aż tak ciemne, mniej więcej coś takiego. I taka modyfikacja oczu mnie naprawdę interesuje. Jak widzicie, wcześniej było ciężko zobaczyć nawet źrenicę, a teraz mamy widoczne i kolor oczu, i właśnie samą źrenicę, plus te właśnie fajne bliki, które są w oku, nam tutaj zostały podbite i ciekawiej to wygląda. Oczy mają już mocniejszego powera niż takie przygaszone, które były wcześniej. Dalej mamy Lip Retouching, czyli edycję ust. Ja tutaj lubię sobie trochę podbijać usta, aby były bardziej właśnie miały większą saturację. Za pomocą Hue możemy sobie sterować odcieniem tych ust, co oczywiście chodzi o to, aby nie kolorować usta, bo to nie jest znaczenie do kolorowania ust, jak widzicie, bo nie łapię tych ust bardzo dobrze, tylko chodzi o to, jak ktoś ma szminkę innego koloru niż róż, czerwień, bo mogą być czarne szminki inne. Tutaj możemy sobie wybrać tak, aby dopasować właśnie do szminki albo do koloru ust naturalnego danej osoby. Będę sobie Hue delikatnie pojeżdżał i właśnie znaleźć kolor, który jak najbardziej tutaj się wpisze. Mi się wydaje, że ten kolor jak najbardziej się wpisał, tylko saturacja oczywiście trochę jednak mniejsza, ale aby ten delikatny boost ust był. Następnie mamy opcję Upper Lip Smooth, czyli możemy górną wargę trochę rozmyć. Nie ma potrzeby jej rozmywania, więc ja z tej opcji nie korzystam. Blush Retouching, czyli to jest nic innego jak właśnie na polikach jakieś tam zaczerwienienie czy zarumienienie, dobrze chyba mówię. Więc ja to jak najbardziej chcę ożywić tą twarz, więc saturację podbijam. Hue daje na bardziej czerwony, gdyż no, mamy jasny odcień skóry, więc idziemy w bardziej czerwienie przy takiej skórze. Saturację na razie podbiję sobie na fulla, czego nie chcę, ale za pomocą size będę teraz lepiej widział rejon, który biorę. To jest mniej więcej rejon, który chcę. No i za pomocą size edytuję teraz, jaką moc chcę. Jest za mocno, jak patrzę z odległości. Jeszcze jest za mocno. Jak patrzycie z odległości, o wiele lepiej widać, jak coś się odznacza, zwłaszcza jeśli chodzi o kolor skóry. Wydaje mi się, że coś takiego, taki blusz na bokach jest ciekawszy. On jeszcze się rozmyje, jak będziemy rozmywać jakby samą skórę. Size zostawiam. Forehead, czy chcę czoło trochę ożywić? Oczywiście, że chcę, ale tylko naprawdę o smooth, tam dodać delikatnie tej saturacji i też w czerwienie z Hue wejść. Nawet przekopiuję Hue z tego i wkleję tutaj, aby to było mniej więcej ten sam odcień, aby czoło też dostało trochę właśnie osobnego kolorku. Dalej mamy opcję cheek, polików, mniej więcej to robiliśmy w blush retouching, więc ja to zostawiam. Chin też podbródka nie chcę edytować. Brudek jest u mnie w porządku, więc te sobie chowam, kolor gradient sobie chowam i wracam tak naprawdę do tekstury, czyli do opcji, której pominęliśmy. Musimy teraz sobie wygładzić trochę skórę, aby to zrobić, odpalam sobie Beauty Advanced, aby to zrobić. No i teraz możemy sobie, jak mamy już tekstury wybrane, możemy sobie wejść teraz w Hue, Highlights, Highlight Difference. No i teraz mamy różnicę, którą już dokonaliśmy za pomocą tych efektów. Jak widzicie, to są wszystkie różnice, na które wpływaliśmy na naszej twarzy. Jednak możemy teraz tutaj jeszcze podejrzeć, jak będziemy korzystali ze Smoothing Threshold, czyli opcji do rozmycia, jak wpływamy na naszą twarz. Widzę, że ta twarz, wpływamy ją tak nie za bardzo bym chciał, jakby ona będzie strasznie mocno rozmyta teraz, a za pomocą Diffuse Light widzicie co innego. Widzicie, co się dzieje? Tutaj on jakby łapie mikrowędzie, zostawia, ale wszystko to, co jest w środku, będzie strasznie rozmyte. Zobaczcie teraz, jest kaplica, więc sobie to cofnę, a jak sobie Diffuse Light, to widzicie, że ona bardziej mi jakby rozmywa na samym początku tą twarz. Jak sobie cofnę, mam kompletnie inne rozmycie niż miałbym wcześniej, więc to rozmycie z Diffuse Light będzie o wiele ciekawsze w moim przypadku, jeśli chodzi o twarz, i też mi się wydaje, że właśnie Diffuse Light nie będę bardziej Wam polecał do korzystania w przypadku tego efektu. Także mamy na 0,0 i już wiem, że Diffuse Light będzie w tym przypadku lepszy. Także daję sobie na prawo i rozmywam
tą skórę. Widzicie, że jest rozmyta o wiele bardziej niż powinna być, zwłaszcza tutaj przy nosach, jak mamy tutaj właśnie to ściemnienie, jest ledwo widoczne, ale teraz tak samo jak w przypadku efektu Beauty, będziemy sobie dodawali teksturę za pomocą Add Texture, aby znaleźć ten złoty środek między wygładzeniem, ale zostawić sobie jeszcze teksturę. Ja sobie zobaczę. Przy Threshold większy raczej nie, bo nam zaczną wychodzić jakieś elementy na twarzy, więc te Threshold danego efektu nawet jeszcze zmniejsze, tak aby on brał mniej więcej coś takiego. Recovery Amount nic nam za bardzo nie zrobił, więc będziemy bazować tylko na Add Texture. Recovery Amount robi, powinno robić mniej więcej to samo, ale robi to o wiele delikatniej, więc tak mamy bez żadnej tekstury. I teraz jadę i szukam sobie tego złotego środka, aby trochę tych por na twarzy, porów na twarzy było widoczne. Wydaje mi się, że mniej więcej coś takiego, chociaż z daleka to wygląda jak filtr ze Snapchata jeszcze. Więc Global Blend i tak jak ostatnio ściągam sobie blend, aby to mieszanie było słabsze. Okej, oczy nam zostają, smooth jest delikatniejszy. Tutaj ściemnienia przynosi fajnie nam zostają, pod ustami ściemnienie nam zostało, pieprzyk nam został, ale inne elementy zostały bardziej ściemnione, oczy dostały, usta są cieplejsze. Oddalam sobie, nie czuję, że jest to już fake jakaś skóra czy filtr z Snapchata. Wydaje mi się, że mimo, że zrobiliśmy mocniejszą korektę, abyście lepiej to widzieli na swoich monitorach teraz, to i tak wydaje mi się, że efekt finalny jest naprawdę ciekawy. A z ciekawości zobaczę sobie te ujęcie, które było tutaj. Było w taki sposób. Bardziej retro bym nawet nazwał. A teraz zrobiliśmy sobie w tym materiale coś bardziej smooth. Nawet ten, który teraz zrobiliśmy, efekt mi się bardziej chyba podoba niż tamten. Tam wydaje w tym poprzednim trochę za bardzo przedobrzyłem z ostrością. I powstał właśnie taki efekt retro, a tutaj mamy fajnie wygładzoną skórę. No i co najważniejsze, co uwielbiam w tym efekcie, właśnie face, czasami nawet tylko korzystam z tej jednej opcji, że bardzo łatwo, prosto trakuje oczy i możemy naprawdę dwoma suwakami rozjaśnić oczy i je wyostrzyć, czyli dwie najważniejsze rzeczy, które mnie, jeśli chodzi o grading i poprawę całego looku ujęcia, to jest naprawdę game changing, jeśli chodzi o edycję oczu. Oczywiście ten efekt już ma lata w DaVinci, więc mogliście z niego korzystać i pewnie wiecie, o czym mówię, jeśli z niego korzystaliście, ale naprawdę najbardziej w tym efekcie właśnie lubię eye retouching, aby sterować i ostrością, i jasnością danej funkcji, bo to naprawdę dużo zmienia. Także już nie zapętlając się, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Cześć!